Niewątpliwie tegoroczne Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu były jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń tej edycji, rywalizacji najlepszych studentów i pracowników uczelni wyższych. Na Termach Maltańskich swoje umiejętności zaprezentowało prawie 900 zawodników. To jest fajny pomysł, żeby tak jak w lekkiej atletyce wszyscy rywalizowali razem, od ludzi, którzy reprezentują kraj i uczestniczą w Igrzyskach Olimpijskich, aż po tych, którzy traktują pływanie może trochę bardziej rekreacyjnie. Myślę, że dla tych ostatnich czasami to jest może pierwsza, może ostatnia impreza w życiu na tak dużym basenie, w tak duża, z tak dużą liczbą uczestników i myślę, że jest to dla nich także duże przeżycie. Ton rywalizacji kobiecej nadawało kilka zawodniczek z olimpijskim stażem. Aleksandra Urbańczyk z Politechniki Łódzkiej po zwycięstwie na 50 metrów stylem dowolnym okazała się najlepsza także na 100 zmiennym. Udany bój stoczony z Alicją Tchórz z Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocław spowodował osiągnięcie najbardziej wartościowego rezultatu zawodów w klasyfikacji FINA. Alicja Tchórz wygrała natomiast 100 metrów stylem dowolnym. Królową stylu klasycznego została Paulina Zachorz z Uniwersytetu Szczecińskiego, która triumfowała zarówno na 50, jak i 100 metrów. Podobnie było w stylu grzbietowym z Klaudią Naziębło, która bez problemu wygrała oba dystanse. Na 50 metrów motylkiem najlepsza była Anna Dowgier z AWF-u Katowice. Łupem katowickiej uczelni padła także sztafeta 4x50 metrów stylem dowolnym. W sztafecie zmiennej tymczasem wygrały dziewczyny z AGH Kraków. Popłynęłam prawie rekord życiowy, no cieszę się z tego niezmiernie i patrząc na wyniki innych zawodników, no to też im służy ten basen. Wśród studentów prawdziwa dominacja Akademii Wychowania Fizycznego z Katowic. 50 i 100 grzbietem wygrał Tomasz Polewka, 100 metrów rzadką Mikołaj Machnik, a 100 zmiennym Łukasz Chmiel. Mając takich asów, katowicki AWF odpłynął też wszystkim w sztafecie stylem zmiennym. Inne uczelnie miały również swoje chwile triumfu. Alk Warszawa wygrał sztafetę w stylu dowolnym. Oskar Krupecki z Uniwersytetu Szczecińskiego był najlepszy na 50 delfinem. Piotr Safrończyk z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku pokonał wszystkich na 50 metrów klasykiem. Królem stylu dowolnego został natomiast Kacper Majchrzak z Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, który wygrał oba dystanse. Pewnie dlatego, że opływany jest w poznańskiej wodzie. Myślę, że tutaj zdecydowało moje przygotowanie, moje treningi wieloletnie, że to było wynikiem mojej wieloletniej pracy, ten właśnie rezultat. Pomimo tego, że nie przygotowałem się do tych zawodów jakoś specjalnie, ja mam wyższe cele, chociażby w postaci głównych mistrzostw Polski albo mistrzostw Europy, do których właśnie się przygotowuję. Te zawody były dla mnie, można powiedzieć, kontrolne, ale fakt, że popłynęłem mocno. Nie jest to niespodzianką, że w klasyfikacji drużynowej zarówno u mężczyzn, jak i kobiet zwyciężył AWF Katowice. U kobiet na drugim miejscu AWF Poznań, a na trzecim AGH Kraków. W męskiej rywalizacji natomiast drugą lokatę wywalczył AWF Biała Podlaska, a trzecią ALK Warszawa. Patrząc po rezultatach dwóch dni sportowych zmagań, nie można narzekać na poziom akademickiego pływania. Mamy tu 6 olimpijczyków, to nie jest za przeproszeniem w kit dmuchał, także ci ludzie, ponieważ jest to koniec sezonu zimowego, koniec startów na krótkim basenie, rzeczywiście dobre wyniki osiągają. No, myślę, że właśnie dzięki tym ludziom uprawiających sport i pływanie na najwyższym poziomie, jest tu sporo tych osób, które było jeszcze do niedawna reprezentantami Polski juniorów na przykład. Myślę, że dzięki temu ten poziom jest tak wysoki i cieszę się, że oni te zawody też traktują bardzo poważnie. A oto czy zmiana formuły była dobrym rozwiązaniem zarządu głównego, spytaliśmy uczestników. Poznań jest najlepszym miastem do tego, najlepszym obiektem do tego, żeby zorganizować tego typu imprezę. Dodatkowo jestem za tym, żeby ta formuła eliminacji finałów była kontynuowana, ponieważ tutaj za jednym zamachem, można powiedzieć, za jednym przyjazdem można się skupić na tych startach. Powiem szczerze, że chyba nie ma znaczenia, jaka formuła jest tych zawodów. No, rywalizacja jest chyba większa, jeśli jest więcej ludzi. Całkiem dobrze się spisała ekipa poznańska z organizacją tych zawodów. Więc może na koniec przeżyjmy to jeszcze raz.